Siemanko, siemanko, z tej strony Royson. Witam was w odcinku, w którym pokażę, jak zrobić The Lion Rock Quest. Potrzebny jest on nam do zdobycia itemu Lion's Heart, czyli lwie serce. A ten item jest nam potrzebny, aby oswoić lwa. Tak, itemy potrzebne do wykonania questu. Jest to na pewno język kobry, smal ruby, smal ametis, smal safire i smal topaz. Te diamenty będą nam potrzebne w trzeciej misji, a ten język kobry będzie nam potrzebny w pierwszej misji. Ogólnie quest nie jest trudny, ale nie polecam niżej niż 40 levelem go robić. Tą pierwszą misję ok, ale od drugiej zaczynają się schody, tam są ancient skaraby. Ogólnie całkiem spory resp ancient skarabów, czyli wiąże się to z fajnym profitem, bo lecą z nich diamenty. Ogólnie quest nie jest trudny, ale ten resp tych ancjentów czasami potrafi być całkiem spory. Tutaj wchodzimy po schodach i zabieramy ten kwiatek, klikamy po prostu na niego prawym przyciskiem myszy. Teraz idziemy, no tutaj się pomyliłem, zszedłem na dół, a to trzeba było iść po tych schodach do góry, zaraz zresztą zobaczycie. W pierwszej misji musimy zrobić 3 testy, nieistotne w jakiej kolejności. Także tam, gdzie pójdziecie, ja zacząłem w ogóle od trzeciego testu, także wszystko jest ok. Tutaj zabieracie wodę, też klikacie prawym przyciskiem myszy. No i schodzimy teraz tam na dół, gdzie już byłem. Musimy udać się w stronę szkieleta. Z tego szkieleta wyciągamy taki pergamin, który chyba nam tam mówi, co mamy zrobić, ale od tego ja jestem. Jak widzicie, pierwsza misja w sumie nie będzie trudna, znaczy no tutaj są same umarlaki, także 20 levelem dalibyście radę. Tutaj używamy kwiatka na tym ogniu i ta piramidka zaświeci się tam, jak było widać. Idziemy teraz robić kolejny test. Tutaj jest tepek, jeżeli wykonamy pierwszą misję, to będziemy mogli do niego wejść. Zaraz wam pokażę, że nie dokończyłem tej misji i nie będę mógł do niej wejść, po prostu mnie cofa. Jak widać, nie mogę wejść. Tutaj używamy na tym posągu języka kobry i lecimy robić ostatni test. Tutaj wylewamy tą wodę na to coś po lewej, zapali się też ta piramidka po prawej. I pierwsza misja została wykonana. Teraz możemy wejść do teleportu. I w sumie teraz już byśmy mogli łapać tego lwa, jeżeli mamy ten item, te serce lwa. Udajemy się teraz po schodach w dół, jest to druga misja. Musimy wziąć taki pergamin, który pomoże nam rozszyfrować te języki hieny, snake'a, pamiętam tam, skorpiona, lizarda. I śledzicie po prostu, co w tym momencie robię. Idę po ten pergamin. Na początku też się troszeczkę pogubiłem. Jak widać, boty na pewno jakieś są, bo respa za dużego nie ma. Zmierzamy tutaj po ten pergaminek. Z tym pergaminem, jeżeli weźmiemy ten pergamin, wtedy też te misje, które musimy wykonać w tej misji drugiej, widzicie? Zabrałem teraz pergamin. Wystarczyło nacisnąć na tą wazę, a czasami wystarczy tylko tam podejść. Także jak wam się nie pojawi scroll, no to naciśnijcie na tą wazę prawym przyciskiem myszy.
No i teraz wykonujemy te zadania. Musimy wejść w pomieszczenie ze znakiem węża, pomieszczenie ze znakiem skorpiona, pomieszczenie ze znakiem jaszczurki, hieny. No i nieważne gdzie pójdziecie, no nieważne od którego zaczniecie, po prostu biegacie. Ja tutaj pokazuję, jak ja zacząłem, możecie zrobić tak, to nie będziecie po prostu tego szukać. Chociaż ja sam się chyba pogubiłem tam z hieną, z tego co pamiętam. Nie chciało mi się to pokazać, pokazało mi się dopiero za drugim razem. Sam już też nie byłem pewny, gdzie to dokładnie było. Ale oczywiście znalazłem to. Nie poddałem się. Ten kolega już dosyć długo tutaj biega. Podejrzane, czyż nie? Wystarczy, że po prostu wejdziecie w ten pokój i od razu, o, jak widzicie, pojawił się komunikat, no i lecicie do następnego. Musicie te wszystkie 5 bodajże komunikatów mieć. Czy tam 4. I wtedy druga misja jest zaliczona. Wystarczy, że będziecie biegać tak jak ja, to zaliczy wam wszystkie misje, bo mi zaliczyło. Muszą się te komunikaty pojawiać w każdym bądź razie. Jak widzicie, tutaj nie chce mi się nic pojawić. Co mnie zdziwiło dosyć, bo to jest chyba właśnie sanktuarium hieny. No, tak, dokładnie. Ale teraz jak się tam wrócę, to już normalnie zadziała. Nie wiem dlaczego tak się stało. Jak widzicie, pokazało się, może nie stanąłem w tą kratkę, nie mam pojęcia. Także udało się. I idziemy teraz w stronę powrotną. Ogólnie, jak widzicie, quest ogólnie nie jest trudny, a można na tym bardzo, bardzo dobre siano zrobić, bo przy trzeciej misji, kiedy kładziecie te diamenty tam na ziemi, później pokażę, zaprezentuję to. Pojawia wam się fontanna, klikacie na nią i dostajecie item losowy. Tak, losowy, nie zawsze będzie to serce lwa, ale i tak są dosyć wartościowe te itemy, bo jest to pierwsze Lion Heart, Red Gem, Yellow Gem, Giant Shimmering Pearl, czy coś takiego, Emerald Bangle i Gold Ingot. Także nic nie tracicie w sumie, tak? No bo ten Gold Ingot kosztuje 5k bodajże. Te gemy są tak średnio. No ale jak traficie te serce, no to jest kasiura, tak? No i co najlepsze, możecie robić to co 20 albo 24 godziny. Czyli codziennie można sobie tam pójść i spróbować, tak? Chyba że złapiecie już lwa, to już wtedy nie będziecie mogli tego robić, tak? Teraz jesteśmy w trzeciej misji i zmierzam właśnie do tego pokoju, gdzie się wykłada te diamenty. Po lewej stronie u góry wykładamy smalruby bodajże. Tak, czerwony diament, na dole w lewym niebieski diament, po prawej smaltopas i po prawej na dole ten fioletowy diament. Zapomniałem teraz ten nazw. No, używamy tylko fontannę i dziękujemy bardzo. Także, no, nic ciekawego nie dostałem akurat. Dzięki i do następnego.